Cześć, Jacek z tej strony. Zapraszam Was dzisiaj na najnowszy film, w którym chciałbym Wam pokazać, jak odseparować tło od fotografowanej osoby. Jest to zabieg często stosowany podczas fotografii dziecięcych. Ze Stanów przyszła ostatnio moda na właśnie takie pastelowe zdjęcia z dosyć mocno rozmytym tłem. Jest to efekt dodany później również w Photoshopie. Dlatego chciałbym wam pokazać, jak mniej więcej uzyskać podobny efekt. Przede wszystkim, oczywiście, nie zaszkodzi zrobić zdjęcia z już rozmytym tłem na otwartej przysłonie, ponieważ sztuczne rozmycie tła nigdy nie daje fajnego efektu. Natomiast przy takim zdjęciu możemy ten efekt po prostu spotęgować. Przede wszystkim musimy naszą osobę wyciąć z naszego tła, odseparować ją. Możemy tutaj sobie zrobić kopię naszego tła, żeby mieć na czym pracować. I możemy przejść do opcji zaznaczenie i zaznaczenie według obszaru ostrości. Możemy tutaj wtedy suwakiem dostosować sobie jaki chcemy mieć promień ostrości, który powinien nam wykrywać nasz filtr, i możemy pędzlem dodawać elementy, które uważamy, że powinny być ostre, lub z przytrzymanym altem odejmować te, których nie chcemy mieć zaznaczonych i automatycznie filtr nam przeliczy wszystko i dostosuje nasze zaznaczenie tak, żebyśmy mieli jak najlepszy właśnie efekt końcowy. I mając już takie zaznaczenie możemy sobie kliknąć OK i teraz możemy przejść do narzędzia zaznaczenia, które kryje się pod skrótem W i tutaj możemy dostosować jeszcze nasze zaznaczenie konkretnie. Mamy tutaj wtedy pędzel, którym Domalowujemy sobie brzegi, i wtedy, na przykład, właśnie przy włosach. Jeżeli pamiętacie w ostatnim filmie, bardzo dobrze to działa na właśnie wyodrębnienie włosów. I mniej więcej przy takim zaznaczeniu, już możemy pracować dalej na warstwach. Możemy sobie kliknąć OK. I tutaj, po prostu, mając zaznaczenie na tej warstwie, jeżeli klikniemy sobie maskę, automatycznie stworzy nam się. Maska naszego zaznaczenia. Tutaj widzimy niektóre elementy, które zostały pominięte, dlatego możemy je sobie stuprocentowym białym pędzlem jeszcze domalować, żebyśmy nie mieli żadnych później plam. Natomiast takie właśnie zaznaczenie już jest dobre do pracy i ta warstwa będzie głównie nam przydatna tylko i wyłącznie do tego, żeby nasze zaznaczenie kopiować. Nie będziemy na tej warstwie bezpośrednio nic na razie robić, natomiast będziemy mogli to zaznaczenie. Przenosić na inne warstwy następne. I teraz możemy przejść do wzmocnienia rozmycia naszego tła. Możemy sobie skopiować dokładnie tą warstwę i przejdziemy do filtr, rozmycie i rozmycie powierzchniowe. Tutaj akurat mamy zaznaczenie agatki, dlatego musimy tą warstwę naszą odwrócić. Klikamy po prostu na naszą maskę i wciskamy Ctrl i zaznaczamy teraz naszą warstwę, którą chcemy rozmyć. I przechodzimy jeszcze raz do filtru powierzchniowego, i tutaj, jak widzicie, przy włączonym podglądzie te granice w rozmyciu się bardzo zacierają. Jeżeli zwiększymy bardzo mocno promień naszego rozmycia, staje się to dosyć płaski. Dlatego musimy utrzymać to rozmycie w miarę takim normalnym promieniu, żeby wyglądało to jeszcze w miarę realistycznie. Próg może być w miarę niski, ponieważ wtedy nie będzie rozmywał nam tak bardzo krawędzi. Dlatego te ustawienia sobie zastosujemy teraz i możemy sobie porównać przed i po. Tej z tyłu widzimy płot, w którym prześwitują szczeble. Został po prostu bardziej rozmyty i wszystko ma jeszcze bardziej miękki efekt. Jeżeli są jakieś krawędzie, tak jak tutaj na przykład przy rączce, gadki, które mogą Wam się trochę rozmyć. Możecie po prostu czarnym pędzlem dokładnie to sobie wszystko wymazać. I teraz dodatkowym krokiem, dosyć popularnym, właśnie w fotografii dziecięcej, jest większe nasycenie kolorem tła. Tutaj bardzo dobrze sprawi się warstwa Vibrance, ponieważ w przeciwieństwie do Saturation możemy sobie włączyć Saturation, jeżeli zwiększymy Nasze nasycenie kolorów zaczynają nam się robić dziwne, właśnie przejścia tonalne. Dlatego Vibrance dużo lepiej spisuje się w tym akurat w takim delikatnym nasyceniu tła. A również mamy tutaj suwak Saturation, który działa trochę inaczej niż w zwykłej warstwie Saturation. Teraz, jeżeli sobie dosycimy kolory w tle, chcemy je ściągnąć właśnie z agatki. Już mamy warstwę. Którą robiliśmy, mamy nasze gotowe nasze zaznaczenie. Z przytrzymanym altem możemy je przenieść na naszą nową warstwę i zostanie ona skopiowana. Tutaj akurat mamy ją odwróconą, dlatego znowu klikamy na naszą maskę i wciskamy Ctrl I. I teraz nasycenie kolorów będzie dotyczyć tylko i wyłącznie właśnie tła. I podobny zabieg możemy uczynić z przyciemnieniem tła. Znowu bierzemy warstwę pod spodem, akurat maskę, bo już ją odwróciliśmy, przesuwamy i mamy tło przyciemnione tym razem. To samo możemy zrobić właśnie z rozjaśnieniem, tylko bierzemy oryginalną naszą maskę, która będzie się odwoływała tylko i wyłącznie do agatki. Dlatego automatycznie mamy jednocześnie i rozjaśnienie i przyciemnienie. A maskę mamy tą samą, tylko po prostu odwróconą, dlatego brzegi będą się idealnie dopełniać. Na sam koniec możemy dodać do całości jeszcze Troszkę zbity kontrast, żeby nadać takiego pastelowego efektu i dodać warstwę pełnego koloru, na przykład takiego mocno różowego, obniżyć całkowicie jego przezroczystość. Teraz możemy delikatnie podciągnąć, żeby zobaczyć, jaki ma efekt na całość. A jeżeli chcemy, możemy tutaj właśnie sobie teraz pędzlem o trochę innym kryciu. Po prostu wymaskować ten kolor ze skóry, jeżeli uważamy, że będzie on na przykład zbyt różowy. Ja, akurat tutaj w tym tutorialu, używam tylko i wyłącznie myszki. Nie potrzebowałem tutaj akurat tabletu, ponieważ nie jest to żadna precyzyjna praca. Dlatego każdy będzie w stanie taki efekt sobie dodać w Photoshopie samemu. I tak jak widzieliście, od pierwszego zaznaczenia dodawaliśmy tylko konkretne warstwy, które chcielibyśmy, aby wpłynęły tylko i wyłącznie na tło lub na fotografowaną przez nas postać, a na końcu możemy dodać ogólne ustawienia dla całego zdjęcia. I tak, zaczynając od takiego zdjęcia wyjściowego, zrobiliśmy tylko i wyłącznie maskę, rozmyliśmy bardziej tło, dodaliśmy koloru więcej na tle, przyciemniliśmy delikatnie nasze tło, następnie rozjaśniliśmy agatkę tylko i wyłącznie, dodaliśmy delikatne ścięcie kontrastu, i zafarb na całości zdjęcia, z wymazaniem po prostu niektórych elementów na skórze. I tak przygotowane zdjęcie w kilka minut daje nam całkowicie inny pastelowy efekt. Wyodrębnienie postaci stła ma tutaj znaczącą rolę, ponieważ niezależnie możemy retuszować i tło, i postać, dlatego ważne jest przygotowanie dobrej maski. Dzięki bardzo za poświęcony czas. Pamiętajcie, żeby lajkować, udostępniać i komentować pod tym filmem. I odwiedźcie również mój profil na Patronite, jeżeli będziecie chcieli, możecie wspierać mnie i będziecie mieli dostęp do dodatkowych materiałów. Do usłyszenia następnym razem. Hej!